Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Jan Maria Jackowski, były senator Prawa i Sprawiedliwości, potem senator niezależny, teraz analityk, komentator polityczny. Dzień dobry panie senatorze, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak się panu senatorowi żyje w Nowej Polsce? Coś się zmieniło? No, na razie się niewiele zmieniło, aczkolwiek media codziennie przynoszą jakieś informacje, że jakieś zmiany są realizowane. Natomiast poczekajmy, zobaczymy. Myślę, że szczególnie oczekiwane przez społeczeństwo to będą te, zwłaszcza transfery i te podwyżki, na przykład dotyczące nauczycieli czy pracowników budżetówki. A więc to, co będzie dotyczyło milionów Polaków, a nie tylko będzie takim eventem, powiedzmy, no, pokazującym skalę zmian i odchodzenia od tych nieprawidłowości, które były w czasach PiS-u. To my od tych eventów właśnie zacznijmy, panie senatorze. Jeden z nich to Ministerstwo Obrony Narodowej, podkomisja tak zwana smoleńska, na której czele stał Antoni Macierewicz. No tyle, że zdaniem samego Antoniego Macierewicza to nie czas przeszły tutaj jest właściwy, ale teraźniejszy i komisja jest i sam Antoni Macierewicz stoi na jej czele. Uważa, że to nielegalne działanie. Jak pan senator na to patrzy? Minister Obrony Narodowej powołał tę podkomisję i minister Obrony Narodowej, jak twierdzi obecny minister, ma prawo zamknąć pracę tej komisji. Więc z punktu widzenia formalno-prawnego sądzę, że Ministerstwo Obrony Narodowej jest w prawie zamknąć tę podkomisję. Natomiast sama reakcja pana ministra Antoniego Macierewicza mnie nie dziwi. Ja pana ministra jeszcze pamiętam z lat 70. Jak byłem studentem, on już był wielkim opozycjonistą związanym z KOR-em i można powowiedzieć, że ma duże doświadczenie. Twórców nawet KOR-u. Tak, ma duże doświadczenie w działaniach opozycyjnych do władzy, także myślę, że będzie jeszcze tutaj taki dosyć widowiskowy spór na ten temat. Ale no, różne są bardzo skrajne często opinie o samym ministrze Antonim Macierewiczu. Zdaniem pana senatora, no chociażby ta działalność związana z podkomisją smoleńską, to jakaś totalna porażka, zmarnotrawione dziesiątki chyba milionów złotych, bo to tego typu budżet na działania tej komisji to jest ten poziom wydatków. Czy jednak uważa pan za to, że to było potrzebne, że jakąś ważną pracę wykonał, czy absolutnie nie? Ja myślę, że miliony Polaków oczekiwały, jak ta podkomisja powstawała, czy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, że poznają prawdę o katastrofie, o tragedii smoleńskiej, ponieważ na ten temat różne opinie w społeczeństwie funkcjonowały. I niestety dla tej podkomisji nie udało się w sposób dowodny przedstawić na tyle mocnego materiału dowodowego, który zmieniałby w sposób zasadniczy to, co zostało już potwierdzone przez komisję pana ministra Millera. I sądzę, że nawet część rodzin ofiar tragedii smoleńskiej i to tej części, która była związana z obozem Prawa i Sprawiedliwości, niejednokrotnie wyrażała swój żal z tego powodu. No to jest dla mnie też istotna przesłanka do tego, co mówię w tym momencie. I z tego punktu widzenia rzeczywiście to się nie udało. A jeżeli byłyby te dowody, to należałoby podjąć już działania na skalę międzynarodową. Jeżeli teoria o zamachu czy wybuchu byłaby dowodnie udowodniona w taki sposób niebudzący wątpliwości, no to państwo polskie powinno wystąpić tutaj na arenie międzynarodowej w ramach stosownych procedur celem wyjaśnienia tych spraw. A to sprawiało wrażenie, że jest jedynie używany na użytek wewnętrzny, polityczny w ramach dyskursu politycznego, który w Polsce się działo. To co robi teraz minister Antoni Macierewicz? To jest cyniczna gra tylko, czy walka o prawdę? No myślę, że pan redaktor mógłby zaprosić pana ministra Macierewicza, żeby się ustosunkował do tego. Przyjechał zaproszenia minister Macierewicz, ale od jakiegoś czasu nie udało mi się. I wtedy byśmy od źródła poznali. Nie, ale nie pytam o ocenę, jak pan patrzy na działalność ministra Macierewicza, bo niektórzy mówią, że to cynik. Mnie o tyle to nie zaskakuje, że pamiętam doskonale go jeszcze z czasów, kiedy był gwiazdą opozycji demokratycznej, mówię o latach PRL-u. Tak. I wtedy był znany z różnych takich akcji oporu przeciwko władzy. No więc sądzę, że w tym zakresie ma duże doświadczenie i duże umiejętności. Panie senatorze, to zmieńmy temat trochę. Telewizja Polska
dzisiaj, być może jutro. Te zmiany przed świętami w każdym razie mają mieć miejsce. Uważa pan, że uchwała Sejmu, jeżeli chodzi o Radę Mediów Narodowych, to faktycznie jest pomysł na rozwiązanie tej sprawy? Czy obecna władza ma narzędzia, żeby szybko, zgodnie z prawem zmienić sytuację, zmienić władzę mediów publicznych? Panie redaktorze, był kiedyś taki film Cena strachu, tak? I były dwie strategie. To jest lat 50., to już bardzo starsi nasi słuchacze pamiętają. Yves Montand i wieziono nitroglicerynę. I były dwie taktyki po tych bezdrożach Afryki. Albo jechać bardzo wolno, żeby nie wstrząsnąć nitroglicerynu, albo z kolei jechać bardzo szybko, żeby po prostu zniwelować te nierówności i też, żeby nie doszło do wybuchu tej ciężarówki z nitroglicerynu. Więc podobnie jest, jeżeli chodzi o telewizję, ale to należało przewidzieć. Jaką ścieżkę i nowa władza, jeżeli zapowiadała, że te zmiany będą szybkie, no to one powinny nastąpić szybko. I ja jestem zwolennikiem. 24 godziny i mówimy... No tak, ale... Tak jakby to nie było jakaś przenośna. Ja przez lata byłem, pracowałem w komisjach kultury i środków przekazu. Przez 20 lat byłem dziennikarzem telewizyjnym, etatowym i muszę panu powiedzieć, że trochę znam problematykę mediów i tę ustawę. I moim zdaniem albo należało przyjąć ustawę, która przywraca stan poprzedni i sposób kreowania władz spółek bez Rady Mediów Narodowych. Ale ustawa, no to napotkałaby na weto. Moment, razu, tak? Moment, ale gdyby w tej ustawie zawarto zniesienie obowiązku abonamentowego, to sądzę, że można by było rozmawiać z panem prezydentem, żeby taką ustawę podpisał. Okay. Mało tego, zapewnić na przykład strukturalnie, że Urząd Prezydenta w ramach mediów publicznych ma też swojego przedstawiciela w nowych władzach. I to wszystko można było politycznie załatwić. Albo z kolei chwytać się właśnie takich pomysłów, jak dziś słyszymy, żeby na przykład kwestionować to, czy rzeczywiście jeden z członków Rady Mediów Narodowych z ramienia PiS-u spełnia wszystkie kryteria, które są zapisane nawet w tej ustawie o Radzie Mediów Narodowych. To znaczy, w skrócie chodzi o to, że nie ma wpływu na inne media telewizyjne poza telewizją polską. No i tutaj zapewne będzie duży spór prawny na ten temat. Natomiast jeżeli jeden z członków Rady zostanie odwołany z tej części pisowskiej, no to wtedy opozycja, znaczy już obecnie nie opozycja, będzie miała większość, ponieważ tam się podejmuje trzema głosami decyzję i wtedy zmiany będą możliwe. Na pewno będzie to dyskusja na ten temat. A panie senatorze, pan wierzy w niezależną telewizję publiczną, w telewizję publiczną, a polityczną w ogóle? Potrzebujemy mediów publicznych na taką skalę, bo to jednak są potężne, finansowane z publicznych środków media publiczne. Czy może czas powiedzieć sobie, one będą mniej lub bardziej upolitycznione, może w takim stopniu nie ma sensu, żeby państwo finansowało tę działalność. Ja w wielu moich publikacjach, w tym wielu moich książkach pisałem i jestem zwolennikiem silnej i dobrej telewizji publicznej. Uważam, że jest to warunek sine qua non jakości życia naszego publicznego i jakości demokracji w Polsce. Natomiast zawsze były zarzuty w stosunku do telewizji polskiej, że w jaki sposób jest powiązana z władzą. Nawet w czasach przedpisowskich. W tej chwili, mówię o czasach pisowskich, doprowadzono ad absurdum do tego... Politycy byli wcześniej też prezesami TVP. Byli, owszem. Natomiast aż takiego sformatowania przekazu propagandowego, i mówię to z całą odpowiedzialnością, na przestrzeni, odkąd działa ustawa o radiofonii i telewizji, więc od 93 roku, to nie było. I to wzbudza gniew. I teraz, czy jest możliwy powrót do stanu takiego, nazwijmy to może nie idealnego, ale jakiegoś poprawnego, tak? Który by rzeczywiście spowodował realizację ustawy o radiofonii i telewizji, gdzie funkcje telewizji publicznej są dobrze opisane ustawowo. Tu nawet nie trzeba nic zmieniać w ramach tego opisu. To będzie zależało od mądrości tych, którzy będą te zmiany dokonywali. Czy oni będą działali w interesie szerszym publicznym, w interesie ogólnym, czy będą działali w interesie wąskim swoim politycznym. I to jest pytanie, które, na które odpowiedź poznamy dopiero jak te zmiany nastąpią. No ale trochę pewnie pan senator wie, co się może dziać w tych mediach publicznych. Rozmawia pan z ludźmi. No wie pan, czasami mam wrażenie, jak czytam teksty w mediach, że tam już nawet jest ustalane, kto przy którym biurku będzie siedział. Mówię o tej nowej ekipie, która ma objąć. Czy tak się stanie?
wait and see. Poczekajmy, zobaczymy. Zobaczymy w takim razie, panie senatorze, to na koniec tej radiowej części rozmowy jeszcze jedno pytanie. Jak pan senator, przepraszam, który przez kilka lat był w obozie rządzącym, potem był pan senatorem niezależnym, jak pan patrzy na ten zapowiadany czas rozliczeń? Więcej w panu ognia inkwizytorskiego, czy obaw, że i pana ktoś na stos zaciągnie? Nie, panie redaktorze, ja widzę to w ten sposób, że na razie te zmiany, które się dokonują, czy te rozliczenia, one są takie i powoli startują komisje. Zobaczymy. Sądzę, że z punktu widzenia politycznego chęć rozliczenia PiS-u jest bardzo duża, ponieważ Donald Tusk i nowy rząd, i nowa ekipa obóz władzy doskonale zdaje sobie sprawę, że jeżeli nie dokona radykalnej oceny działalności PiS-u, to w ten sposób za parę lat może się okazać, że nastąpi odwrócenie sytuacji, że PiS znowu powróci do władzy, a więc tutaj poza takim, powiedziałbym, igrzyskami, które są urządzane na rzecz wyborców opozycji, którzy głosowali przecież za zmianą i tego nikt nie ukrywa. Za rozliczeniami też. Za rozliczeniami też, ale też za tym kryje się również pewien cel polityczny takiego działania, które w przyszłości uniemożliwi powrót PiS-u do władzy. Mówił to Jan Mariackowski, były senator niezależny. Ostatnio kończymy radiową część Sedna Sprawy. Internetowa dogrywka ciągle przed nami. Dobrego dnia państwu życzymy. Radio Plus. Sedno Sprawy. Jan Mariackowski, były senator, analityk polityczny, komentator, jest z nami cały czas w studiu. Panie senatorze, ale to z jednej strony te działania prowadzące do rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości miałyby zapobiec powrotowi możliwie szybkiemu Prawa i Sprawiedliwości do władzy, ale z drugiej, czy w obozie teraz rządzącym nie ma takich obaw, że jak za ostro te rozliczenia będą prowadzone, no to Prawo i Sprawiedliwość kiedyś mi się, czy inna formacja prawicowa, która w miejsce PiS-u mogłaby władzę przejąć, no może się odwinąć po prostu. To prawda. Myślę, że jest... Jeszcze ostrzej, tak? Bo tak to działa. Tak jest. I oczywiście myślę, że tutaj będziemy mieli do czynienia z taką oto sytuacją. No jest w tej chwili wewnątrz obozu rządzącego dyskusja na temat przyszłości, kto będzie liderem tego środowiska politycznego. No taka dyskusja się toczy, ona się też toczy oczywiście w mediach, ale też i wewnątrz... Rządzącego? Tego nowego rządzącego? Nie, nie, mówię wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości. Kto będzie liderem w przyszłości, kto będzie namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego. I sądzę, że tutaj głównym osobą, która chciałaby ten cel osiągnąć, to jest Mateusz Morawiecki. No ale z punktu widzenia właśnie komisji śledczych, właśnie tego, co się będzie działo, no to wszystko na to wskazuje, że przede wszystkim Mateusz Morawiecki będzie stawał przed tymi komisjami. No tu stawał w ostatnich latach Donald Tusk, czy stracił na tym? No nie, z tym, że w przypadku na przykład wyborów kopertowych, z tego, co wiemy, jest bardzo wysoce prawdopodobnie, że są materialne dowody tego, że zostały podjęte decyzje i działania z naruszeniem obowiązującego w momencie... Amber Gold czy wyłudzeń VAT-u, prawda? To a w, jest takich sprawach, w takich sprawach to wystarczy wykazać, że przecinek był źle postawiony, w związku z tym jest naruszenie prawa, a w związku z naruszeniem prawa jakikolwiek wyrok skazujący sądu eliminuje takiego polityka na 10 lat z możliwości pełnienia funkcji publicznych. To jest bardzo dużo. To jest groźniejsze niż na przykład sformułowanie zarzutów, straszenie Trybunałem Stanu i mówienie postawimy przed Trybunałem. Postępowanie przed Trybunałem bardzo jest żmudne, długotrwałe, skomplikowane proceduralnie. Sam byłem sędzią Trybunału Stanu, więc wiem, jak to wygląda. I to jest takie, powiedziałbym, bardziej polityczne działanie niż faktyczne, praktyczne. Natomiast to, o czym mówiłem wcześniej, to jest bardzo, bardzo groźna broń. I z tego punktu widzenia ma pan rację, że być może, że dzisiejszy obóz rządzący poprzez rozliczenie ważnych polityków PiS-u, no i różnych osób, które w tym obozie funkcjonowały, a które może nie są szerzej znane opinii publicznej, może de facto mieć wpływ na kadrowy kształt tego, co z Prawa i Sprawiedliwości po wyborach samorządowych, po wyborach europejskich, czym będzie Czyli Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem pana senatora rozumiem, że Morawieckiego te rozliczenia duża jest na to szansa pogrążą. To
znaczy, czy pogrążą, to nie wiem. Natomiast, bo wie pan, no byli już byli premierzy, którzy byli, no uważało się, że koniec ich kariery, a się pięknie odbudowywali. Ja nie chcę porównywać Mateusza Morawieckiego do pana premiera Buska, absolutnie, bo to zupełnie... Pierwszy przyszedł do głowy, ale odbudował trochę, prawda? Ale w sensie politycznym przegrane wybory AWS-u w 2001, a później w wyborach europejskich fantastyczny wynik. No i szef Parlamentu Europejskiego. I szef Parlamentu, więc to pokazuje, że stawianie na kimś krzyżyka w polskiej polityce, no to jest bardzo ryzykowne zadanie. I wielu komentatorów, i analityków, i polityków na tym się przejechało. Ale to panie senatorze, jeżeli nie Mateusz Morawiecki, to kto w Prawie i Sprawiedliwości? Tego nie wiem. Czy może prezes po prostu? Ale wydaje mi się, że prezes, wypuszczając te sygnały tam, że do 24 mają się odbyć te wybory i tak dalej, to jest kolejna odsłona tej zapowiedzi, która już jako serial, przecież to ileś takich zapowiedzi było na przestrzeni ostatnich lat. I sądzę, że pan prezes ma dużą radość, jak obserwuje reakcję i co się dzieje, jak rekinki różne wypływają na powierzchnię, już się czują panami tego obszaru. No ale się okazuje, że prezes jednak czuwa nad wszystkim. Panie senatorze, jakieś znaczenie ma fakt, że Prawo i Sprawiedliwość połączyło się z Republikanami, czy raczej wchłonęło Republikanów, bo trudno tu mówić o połączeniu, te potencjały nieporównywalne Adama Bielana? Z punktu widzenia społecznego, politycznego, wyborczego, to jest wydarzenie o znaczeniu minimalnym, dlatego że nie sądzę, żeby 99% wyborców Prawa i Sprawiedliwości ściśle analizowało, czy Adam Bielan to jest Partia Republikańska, czy to już jest PiS, czy był kiedyś w PiSie. Po prostu jest w tym obozie i tak to jest przyjmowane. Natomiast z punktu widzenia struktur, no to jest to oczywiście jakieś działanie, które w jakiś sposób ma porządkować te struktury, zwłaszcza na poziomie terenowym. Panie senatorze, 2023 rok, no, bez wątpienia był rokiem Donalda Tuska, to on jest największym zwycięzcą tego czasu. Kampania, wybory, teraz premier ostatecznie. Kto będzie największym zwycięzcą 2024? Czy Donald Tusk znowu, to on w wyborach samorządowych, europejskich poprowadzi swoją formację do pewnego zwycięstwa? Czy już może coś się odwrócić, ta tendencja już może się... Panie redaktorze, no, faktycznie, jeżeli chodzi o taki polityczny sukces, no to Donald Tusk go odniósł. Ale proszę zauważyć, że w tej chwili od ponad miesiąca mamy fenomen Szymona Hołowni, który jawi się jako zupełnie nowa twarz polskiego parlamentaryzmu. Taki marszałek, powiedziałbym, bardzo... bardzo nośny medialnie i na portalach społecznościowych. To jest nieprawdopodobne, że po tym świetnym 2020 roku i kampanii, kiedy wydawało się, że już przygasł i wręcz może z polityki wypaść, nagle jest to pokazuje, a ma punkt zaczepienia mocny, ponieważ jest drugą osobą w państwie i pozycja jest jego bardzo mocna. I proszę zauważyć, że już Donald Tusk nie będzie miał takiego luksusu rządzenia, jak miał czy Jarosław Kaczyński, czy nawet jak był pierwszy czy drugi raz premierem, gdzie z jego obozu, czyli w sumie jego podwładny, był marszałkiem Sejmu. No tak? Tam PSL był wtedy jednak dodatkiem. Natomiast w tej chwili Szymon Hołownia jest ważnym uczestnikiem koalicji, więc trzeba będzie, czy chociażby to, co się dzieje w Sejmie, trzeba będzie ustalać w ramach koalicji. I z tego punktu widzenia Szymon Hołownia ma olbrzymi potencjał do tego, żeby się budować jako kandydat na prezydenta. A mamy, że po 24 roku, o którym nie pan pyta, mamy rok 25. A panie senatorze, jeżeli chodzi o Platformę, to powinna rozważyć postawienie w ogóle na Szymona Hołownię? W pierwszej turze już wyborów prezydenckich to mógł być kandydat całego obozu nowej koalicji? To wchodziłoby w grę, czy ambicjonalnie zupełnie nie? Myślę, że to jest absolutnie przedwczesne. Myślę, że Szymon Hołownia wie jedno. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wystawi kandydata, a więcej niż pewne jest, że wystawi, musi z tym kandydatem wygrać i wejść do drugiej tury i wtedy ma rzeczywiście poważne szanse na prezydenturę. Ale on musi wygrać z kandydatem Platformy przede wszystkim. Z PiSu to tam w drugiej turze Hołownia to wygra... No niekoniecznie, ale wydaje mi się, że kandydat Platformy Obywatelskiej, dziś załóżmy, że będzie to Rafał Trzaskowski,
no to ma absolutnie bardzo poważne szanse, że niejako z automatu będzie w drugiej turze. No. To znaczy, i teraz jest pytanie, kto będzie drugi w drugiej turze. Czy kandydat PiSu, czy Szymon Hołownia. I to będzie rozstrzygające, moim zdaniem, przynajmniej jeżeli to z punktu widzenia dzisiejszego analizujemy, na temat szans wyborczych, kto będzie następnym prezydentem. Myślałem, że raczej Szymon Hołownia powinien się mierzyć z kandydatem Platformy w tej pierwszej turze, ale zdaniem pana senatora kandydata PiSu jest w stanie też pokonać, tak? No, to jest pytanie, czy jest w stanie, czy nie. Dlatego, że Szymon Hołownia miałby potencjał wzięcia części głosów pisowskich w wyborach prezydenckich, natomiast kandydat Platformy już raczej takiej szansy by nie miał. Jasne, to jednym słowem już będzie prezydentem Szymon Hołownia? Nie, to ja myślę, że to na razie to są takie przewidywania, panie redaktorze. To jest jeszcze półtora roku do wyborów, także to nie jest tak, że za 3 miesiące mamy wybory. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za tę rozmowę. Jan Maria Jackowski, analityk polityczny, były senator, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu senatorowi i radosnych świąt już Bożego. Ja również wszystkiego dobrego, błogosławionych świąt życzę wszystkim naszym odbiorcom. A ja tymczasem dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy.